nami kolejny pojedynek w ramach rozgrywek Dominant Basket Ligi. Drużyna gospodarzy, zespół Kageru podejmuje na własnym parkiecie reprezentantów tarnowskich jaskółek. Bardzo ważny, bardzo trudny mecz dla podopiecznych trenera Ryszarda Żmudy i Krzysztofa Koczowa. W ostatnim okresie niestety seria porażek poniesiona przez koszykarzy zespołu Unitarnów. Drużyna Kageru z Gdyni na fali. Trzy ostatnie wygrane spotkania, a więc niezwykle trudne zadanie koszykarzy drużyny Tarnów. Spotkanie, które przed momentem się rozpoczęło, prowadzą panowie Marcin Kowalski, Roman Kupczyński i Marek Januszonek. Komisarzem Polskiej Ligi Koszykówki jest pan Eugeniusz Torchała. W ciemnych strojach koszykarzy zespołu Unitarnów jest na boisku Sasza Dordewicz. Nie ma pierwszych punktów. Dobra zbiórka pod własną tablicą Tore Morisa. I pierwsze punkty, nie ma pierwszych punktów. Wydawało się, że trafi występujący z numerem 9 Milan Vucicevic. Zawodnik, który rozpoczął grę w pierwszej piątce, nie ma w pierwszej piątce w podstawowym składzie dobrze grającego w ostatnim spotkaniu Sani Ibrahima Abu. Sani Ibrahim Abu to koszykarz, który aktualnie przewodzi rankingu najlepiej zbierających koszykarzy polskiej ligi. Z numer 9 w zespole gości amerykański zawodnik Kubler przymierzył, trafił. Pierwsze punkty dla koszykarzy drużyny z Gdyni. W drużynie Unitarnów nie ma także w tym spotkaniu Lamara Molini. Nie wiadomo do końca z jakich przyczyn nie zgłosi się na zbiórkę przed meczem. Teraz akcja Tore Morisa, faulowany Tore Moris, będą rzuty wolne. Z kontuzowanymi palcami, z blokadą gra także występujący z numerem 15 Wojciech Majszak. Szansa na pierwsze punkty dla koszykarzy jaskółek. Na linii rzutów wolnych Tore Moris. Także niezły mecz tego zawodnika w ostatnim ligowym spotkaniu. Niestety także przegrany przez koszykarzy Unii. Trudno, coraz trudniej zawodnikom Unitarów wiedzie się w rozgrywkach Dominant Bank Ligi. Pierwszy rzut Tore Morisa celny. Potężnie zbudowany, masywny, środkowy zespół Tarnowskiej Jaskółek. Druga próba nieudana, zbiórka pod własną tablicą koszykarzy drużyny Kageru. Z numerem 11 doskonale grający w tym zespole Aaron Pitway. Koszykarz, który ma na swoim koncie występ oczywiście w ligach amerykańskich 2 metry 6 cm wzrostu, 26 lat. Kontra w wykonaniu koszykarzy Unii, siódemką Sasza Dordewicz. Z numer 14 Bojan Malesewicz, no chyba na więcej liczył trener Ryszard Żmuda, asystent Krzysztof Kocoł, ściągając ponownie tego zawodnika. Pierwszy niezły mecz właśnie Bojana Malesewicza, 15 zdobytych punktów, kilka asyst, ale im dalej w las, tym było gorzej. Nietypowy rozgrywający, wysoki wzrost, no ale przecież w poprzednim sezonie grając z takimi zawodnikami jak Wojtek Żurawski, jak Greg Morgan potrafił dokładnie dogrywać te piłki. Teraz kapitalny blok w wykonaniu Pitwaya. W posiadaniu piłki będą nadal jednak Tarnowianie. Wznawia grę Wojtek Majszak. Tam zabalozowane palce bodajże lewej ręki. Bojan Marysewicz szukający partnerów. Dograł teraz ładnie piłkę do Vucicevicia. Dobry początek w wykonaniu Jana Vucicevicia. Są pierwsze punkty. A więc w miarę wyrównany początek z numerem 5 w drużynie gospodarzy w tym spotkaniu Courtney Eldridge. Doskonale grający w tym sezonie amerykański zawodnik. Z siódemką występuje Grzegorz Radwan. No tego zawodnika nie trzeba specjalnie przedstawiać. Teraz przymiarka trójka w wykonaniu koszykarzy Kargeru i niestety rośnie przewaga zespołu drużyny z Gdyni. Wojtek Majszak, piłka odbita od obręczy, jeszcze walczący do końca, popularny Maja. No i przyniosło to efekt. Grzegorz Radwan, to przecież kibice doskonale pamiętają, zawodnik, który przecież przez wiele lat występował w zespole Unitarnów. Tu praktycznie rozpoczynał wielką koszykarską karierę, a jest wychowankiem klubu sportowego Skawa Wadowice. Bojan Malesewicz, znów piłka do Vucicevicia, Vucicevic, piłka nie pada do kosza, Tore Moris i fauluje koszykarz drużyny gospodarzy, występujący z numer 7 właśnie Grzegorz Radwan. Rozpoczynać grę będą koszykarze Unitarnów z siódemką w podstawowej piątce Sasza Dordewicz. Przypominam, nie ma amerykańskiego gracza Lamara Molini. Vucicevicz. Ponownie Bojan Malesewicz. Próba penetracji podkoszowej. Dobre teraz odegranie piłki do Morisa. Moris zablokowany, ale chyba było to niezgodnie z przepisami. Tak, są faule i ponownie Tore Moris wykonywał będzie dwa rzuty wolne. Tore Moris z dwóch rzutów wykonywanych na początku tego spotkania trafił raz.
Morris przygotowany z 14 w zespole gospodarzy na parkiecie pojawił się Kon, kolejny amerykański gracz występujący w drużynie Kagera Gdynia. Dwie szanse Morrisa. Pierwszy rzut celny. Oby tak dalej. Dobry, niezły początek w wykonaniu środkowego zespołu Unitarnów. Mimo tego w przedświątecznego dnia w hali w Gdyni zgromadziło się około 800 kibiców, oczekujących oczywiście przede wszystkim koszykarskich emocji, czekających także, no trudno się dziwić, na zwycięstwo swoich zawodników. W roli rozgrywającego Eldridge. Starowany, przewrócony, Vučićević, nie było faulu. Są natomiast punkty dla koszykarzy drużyny Kagera. Bojan Malesewicz. Z dziewiątką Vučićević. Malesewicz. Ale tym razem błąd zawodnika Unitarnów. Grę zdawać będą reprezentanci Kageru Gdynia. Z siódemką w tym zespole właśnie Grzegorz Radwan. Grzegorz Radwan, wielokrotny reprezentant Polski w kategorii młodzieżowej, także ma już na swoim koncie występy w reprezentacji Polski w kategorii seniorów. No niestety w trudnym okresie koszykarz Unitarnów wyemigrował z Tarnowa, znalazł miejsce właśnie w Gdyni. Tu na pewno przeciwko swoim dawnym kolegom, chociaż trudno mówić o kolegach, przez ten skład w ostatnim okresie zmienił się diametralnie w zespole Unii. Praktycznie powstał tylko Wojtek Majszak z tych zawodników, z którymi kiedyś grał Grzesiek Radwan. No, ale na pewno Grzesiek będzie grał ze zdwojoną energią. Malesewicz, no niestety fatalne podanie, kolejna strata, kontra w wykonaniu koszykarzy drużyny gości. Dobra asysta, trafił, rzucił hakiem, trafił Tomasz Cielemo. Tomasz Cielego, jeden z bardziej doświadczonych koszykarzy występujących w gdyńskim zespole. 30 lat, 2 metry i 3 cm wzrostu. Kiedyś także występy w ligach zagranicznych, gra w Wrocławskim Śląsku, występy w reprezentacji naszego kraju. Bojan Malesewicz. Ale znów fatalne podanie prosto w ręce obrońcy drużyny z Gdyni. W posiadaniu piłki Kubler. Przerwał lot tej piłki podawanej do Grzegorza Radwana Sasza Dordewicz. Dobry powrót koszykarza zespołu Jaszkówki. Ale chyba będziemy mieć czas na parkiecie cheerleaderki gdyńskiego zespołu. Popatrzmy więc ze spokojem przez moment. Początek, no niestety, pod dyktando koszykarzy drużyny z Gdyni. Nie jest to jeszcze jakaś wielka strata. Jest to na pewno różnica, którą można, którą trzeba odrobić. Ale grę po czasie zamiast koszykarzy drużyny rywala zagapili się obrońcy zespołu Jaszkółek. Piłka dotarła do rąk Grzegorza Radwana, który z bliska odległości nie miał żadnych problemów, aby wpakować ją do kosza. Na parkiecie z numerem 8 Vlado Čolić, z dziewiątką jest nadal Vučićević. Dordewicz może teraz, rzut niestety niecelny. Nie potrafili zebrać piłki pod koszem drużyny Wala koszykarze Jaszkółek. Odegranie piłki do Grzegorza Radwana, przymierzył, trafił. Trójka w wykonaniu Grzeszka Radwana, a więc świetny początek w wykonaniu, jeszcze raz podkreślam, byłego koszykarza zespołu Unitarnów. No znów niestety początek tego spotkania, początek pierwszej kwarty w wykonaniu koszykarzy Unitarnów niezbyt udany i powtarza się do znudzenia sytuacja z poprzednich spotkań, kiedy praktycznie fatalna gra, przegrane pierwsze kwarty miały istotny wpływ na przebieg tych spotkań. Warto przypomnieć choćby pojedynek z drużyną Czarnych ze Słupska. Mecz zakończony porażką różnicą 11 punktów po pierwszej kwarcie, przegraną różnicą aż 17 oczek. Grę wznawia Sasza Dordewicz. Przeszkadza mu Eldridge. Vlado Čolić potrafił, że rzuci za 6 metrów, 25 cm. Znów fatalna strata Dordewicza. No oczywiście błyskawicznie, bezlitośnie wykorzystany ten błąd przez Eldridge'a. Są kolejne punkty. No ale te punkty, zgodzą się chyba kibice, zdobywane do tej pory przez zespół z Gdyni, to efekt fatalnych błędów popełnionych przez koszykarzy Unitarnów. Złych podań, przechwytów. Teraz przewinienie koszykarza drużyny gości faulował występujący z numerem 14 Kon. Będą rzuty wolne. Na linii rzutów wolnych występujący z numerem 9 Milan Vučićević. Do tej pory zdobył już dla swojej drużyny 2 punkty. Rzuty wolne nie były chyba jakąś mocną stroną tego właśnie koszykarza. Na pewno ambitnego, na pewno walecznego, ale mającego, no co tu ukrywać, spore jeszcze braki techniczne.
pierwszy rzut Włóczyśliwicza niecelny, a tam przed momentem na parkiecie pojawił się także występujący z numerem 10, pełniący funkcję kapitana Bartosz Szarżało. Druga próba także zupełnie nieudana. Nie atakowali kosza zawodnicy Unitarnów. Teraz próbuje przeszkadzać w wyprowadzeniu piłki Vlado Colić. Rozpoczyna swój taniec Edrich. Znów odegranie piłki do Radwana i znów nie ma z tego samego miejsca. Kolejna trójka koszykarza z Gdyni występującego z numerem 7. Rośnie przewaga zawodników drużyny Kageru. Wojtek Majszak gra na własną prośbę, na własną odpowiedzialność. Kontuzja palca, która wyeliminowała go z ostatniego meczu z Anwilem. Wojtek Majszak przymierzył, piłka tańczyła na obręczy, wpadła do kosza. Pierwsza trójka w wykonaniu Wojtka Majszaka. Może to będzie początek jakiejś lepszej gry, lepszej skuteczności Wojtka. Kilka dobrych spotkań na początku tego sezonu. Potem także, no niestety, podobnie jak wszystkich kolegów z drużyny, obniżka formy. Do tej pory koszykarze Unitarnów mają na swoim koncie tylko dwa zwycięskie pojedynki. Dwa zwycięstwa na waszym parkiecie z drużyną warszawskiej Polonii i z zespołem Kotwicy po dwóch dogrywkach. A tu no niestety bezlitośnie punktują rywale na 3 minuty 17 sekund. Ta przewaga już jest spora, 22 do 8. Bartosz Szarżało. Nieudany rzut. Zbiórka w wykonaniu Eldridge'a. Walka o piłkę znów wygrana przez koszykarzy drużyny Kageru. I kolejna trójka. Bezlitośnie dziurawią kosze rzutami za 6 metrów 25 cm. Reprezentanci drużyny z Gdyni. Pokręcił tam głową z niedowierzaniem Wojtek Majszak. Przewaga drużyny gospodarzy rośnie. Wojtek Majszak, teraz próba wyjścia pod kosz. Rzut z pół dystansu. Niestety nieudany. Wywalczył jednak piłkę Tore Boris. Vlado Colić. Zablokowany, ale zablokowany chyba bez faulu, tak? No i efektem tego bloku jest popełniony błąd kroków. Trudno, coraz trudniej gra się koszykarzom Unitarnów. No niestety znów powtarza się tę historię, że zawodnicy Jaskółek mają takie okresy przestojów, kiedy rywale seryjnie zdobywają punkty. Tak praktycznie było w każdym z ostatnich tych przegranych ligowych spotkań. Piłka do Eldridge'a. Obok niego teraz z numerem 4 Paweł Bacik, młody koszykarz Unitarnów, debiutujący na boiskach koszykarskiej ekstraklasy, zawodnik, który zdobył swoje pierwsze punkty właśnie w meczu z Anwilem. Tym razem nieudany rzut. Na boisku w zespole Jaskółek pojawił się także Sani Ibrahim Abu. Wojtek Majszak, dynamiczne wejście, charakterystyczne wejście w wykonaniu Wojtka, a więc dobry początek w wykonaniu zawsze ambitnego, zawsze walecznego Majszaka. Najpierw trójka, teraz dwa punkty zdobyte właśnie z wejścia. Tym razem jednak piłka dla koszykarzy drużyny z Gdyni. Bacik otrzymał trudne zadanie opiekowania się Eldridge'em. To właśnie zawodnik występujący z numerem 4. Dobre prowadzenie gry przez tego właśnie amerykańskiego gracza. No, łatwo minął zawodnika, także próbował zablokować ten rzut Sani Ibrahim Abu. Piłka jednak wpada do kosza. Rośnie przewaga koszykarzy drużyny gospodarzy. Znów niestety niedobry, fatalny początek w wykonaniu podopiecznych trenera Ryszarda Zmudy. Wojtek Majszak, rzut nieudany, zebrana piłka przez Przemysława Lewandowskiego. Przemysław Lewandowski, 28-letni koszykarz, 2 metry i 1 cm wzrostu. No zdecydowanie znów dłuższą ławkę mają zawodnicy drużyny z Gdyni. Inna rzecz, że nie ma w tym pojedynku doskonale grającego przecież także Kadziulisa. Jakaś kontuzja tego zawodnika. Bartosz Szarżało. Etap dobrze podwojony, nie znalazł miejsca do oddania rzutu. Tore Morris, wypada mu piłka z rąk. Czy był faul? Poczekajmy na decyzję sędziego. Tak, faulował gręczy z numer 14 Kon. Sporo faul już na koncie zespołu drużyny z Gdyni. Trzecia próba z linii rzutów wolnych właśnie Tore Morisa. W ostatnich spotkaniach w miarę dobrze, w miarę poprawnie spisywali się właśnie wysocy zawodnicy Unitarnów i Tore Morris, i Sani Ibrahim Abu, którzy tam brylowali przede wszystkim w zbiórkach, zdobywali największą ilość punktów, no ale nie ma wsparcia zawodników grających na obwodzie. Nie ma takiego zawodnika, który potrafiłby zdobyć w granicach 20-20 kilku punktów, tak jak to czynią rozgrywający zawodnicy drugiej linii właśnie w wielu innych krajowych zespołach.
z numerem 15 na parkiecie w drużynie gości także kolejny polski zawodnik Łukasz Ratajczak. Z czwórką Miloš Sporar, jeden z bardziej doświadczonych zawodników występujących w polskiej lidze. Miloš Sporar jest Słoweńcem, 30 lat, 187 cm wzrostu. Dał więc krótko odpocząć swemu zawodnikowi Edridżowi, trener drużyny z Gdyni. Ettore Moris, no ale przecież jego zadaniem jest rozgrywanie akcji. Przekazał piłkę Bartkowi Szarżale. Tam sygnalizacja jakiejś umownej zagrywki. Problem w tym, aby ją zajzować. Szarżało, przymierzył, trafił. Trójka, ale to tylko nieznaczne zmniejszenie strat. Nadal na boisku Paweł Bacik. Paweł Bacik w pojedynku z Miloszem Sporarem. Różnica kilkunastu lat. Ogromne doświadczenie słowiańskiego koszykarza. Piłka do Kona. Tym razem niecelny rzut. Zebrał piłkę Paweł Bacik. Rozpoczyna akcję Bartosz Szarżało. Z numerem 6 Przemysław Lewandowski. Szarżało, zablokowany, walczący jeszcze o piłkę. Ettore Moris wywalczył tą piłkę pod tablicą drużyny rywala. I była to ostatnia akcja chyba w pierwszej kwarcie tego spotkania. W tym momencie syrena kończąca pierwsze 10 minut. No niestety, pierwsze 10 minut wykonali koszykarzy Unitarnów. Fatalne, nieudane. Tarnowianie przegrywają różnicę 13 punktów, 14 do 27. Mają więc powody do radości miejscowi kibice. Ich drużyna rozpoczęła ten mecz w dobrym stylu. Trudno, na pewno trudno będzie odrabiać te straty koszykarzy po jasku. W dalszym ciągu na parkiecie Paweł Bacik jest Bartosz Szarżało. Z numerem 10 w zespole z Gdyni także Karaś. Andrzej Karaś, najstarszy zawodnik na parkiecie. 34 lata, 191 cm wzrostu. Rzucający obrońca. Bartosz Szarżało. Właśnie w pojedynku z Karasiem. Jest nadal Wojtek Majszak. 5 punktów w pierwszych 10 minutach tego spotkania. Przewinienie koszykarza drużyny z Gdyni, grającego z numerem 10, Andrzeja Karasia. Są dwaj wysocy, czarnoskóry zawodnicy, Ettore Moris i Issani Ibrahim Abu. Ibrahim Abu rozpoczął ten mecz z ławki rezerwowych. No czekamy na jakieś jego udane akcje. Bartek Szarżało. Jedna trójka w pierwszej kwarcie tego spotkania. Paweł Bacik. Nieudany rzut. Nieatakowany. Spokojnie zebrał tą piłkę Andrzej Karaś. Przekazał ją Sporarowi. I już ataki w wykonaniu drużyny z Gdyni. W pierwszej kwarcie tego spotkania znakomicie zaprezentowała się Grzegorz Radwan. Kilka rzutów za 3 punkty. To właśnie spowodowało, że ta przewaga po 10 minutach gry wynosiła aż 13 oczek. Majszak faulowany. Zatrzymany w sposób nieprzepisowy przez Miloša Sporara. Zajęcie końcowe, rozpoczynać więc będą tarnowianie. Tam trzeba w międzyczasie jakieś ewentualne zmiany. Tak, na boisku z numerem 7 ponownie Sasza Dordewicz. Piłka do Majszaka, jego pozycja. Skuteczna dobitka Ettore Morisa, są punkty. No dobrze, że tarnowianie próbują walczyć, że próbują odrabiać te spory. W tym momencie jeszcze straty. Miloš Sporar. Ale niesamowicie skuteczni w rzutach za trzy koszykarze drużyny z Gdyni zdobywają kolejne punkty i wszystko wraca do normy. Właśnie do kibiców z Gdyni Szarżało, Ettore Moris, Sasza Dordewicz, Bartek Szarżało, druga trójka tego zawodnika. No może to jest sposób właśnie na nawiązanie jakiejś w miarę wyrównanej walki z koszykarzami drużyny z Gdyni. Do tej pory dwie trójki Bartka Szarżały, jedna trójka Wojtka Majszaka. Tak zdecydowanie lepiej trafiają koszykarze drużyny gospodarzy. Tym razem błąd kroków. Błędy przytrafiają się także więc gdynianom. Rozpoczyna Wojtek Majszak. Czekamy na wznowienie gry.
Wojtek Majszak z owiniętymi palcami, grający po jakimś tam zastrzyku, grający z blokadą, ale chcący pomóc swoim kolegom. Bartek Sarżało, nie mamy nic przeciwko temu, aby ruszył kolejną trójkę. Tym razem próba dogrania piłki do Tore Morisa. W trudnej sytuacji nie miał szans na jej opanowanie. Środkowy zespołu Unitarnów, a kontra drużyny gości także nieskuteczna. Pod własną tablicą zebrał piłkę potężny Sani Ibrahim Abu. Czego jak czego, ale walczności pod deskami nie można odmówić właśnie Ibrahimowi Abu. A tymczasem trzecia trójka Bartka Szarżały. Tarrowianie mozolnie odrabiają straty. Ta kwarta toczy się pod dyktando koszykarzy Unitarnów. No szkoda, że tą pierwszą odsłonę, te pierwsze 10 minut przegrali taką sporą różnicą. Ta walka o pozycję pod koszem. Faulował, zdaniem arbitrów, występujący z numer 12 w zespole jaskółek Tore Moris. Przypominam, ten pojedynek prowadzą panowie Marcin Kowalski, Roman Kuczyński i Marek Januszonek. Znów zbiórka Tore Morisa, Wojtek Majszak, Bartek Sarżało. Dobry, skuteczny w tej części spotkania, Sani Ibrahim Abu. Przeszkadza mu Ratajczak, Abu, piłka nie wpada do kosza, zbiera ją Przemysław Lewandowski. Rozpoczyna atak swej drużyny Minospora. Z numerem 9, ponownie amerykański gracz Kubler. 23-letni koszykarz, 192 cm wzrostu. Akcja przerwana niestety gwizdkiem sędziów. Będziemy mieć kolejny faul. Tym razem chyba przewinienie Sani Ibrahima Abu. W zespole gości powraca do gry Grzegorz Radwan. Ten koszykarz, który tak bardzo dał się we znaki zawodnikom jaskółek w pierwszej kwarcie tego spotkania. Obok niego Wojtek Majszak. Mirospora. Ustawia atak pozycyjny swej drużyny. Niepilnowany kąt przymierzył, ale tym razem przestrzelił. Kontra w wykonaniu Tarnowian. Sasza Dordewicz, dobra asysta, ale zablokowany pod tablicą Sani Ibrahim Abu. Powinny być punkty, miały być punkty. Tam jednak znakomicie zachowali się zawodnicy drużyny z Gdyni. Będą chyba kolejne zmiany w zespole Unitarnów. Ten Ryszard Żmuda próbuje różnych ustawień. Rozpoczął z Milanem Wuciczewiczem. Ten koszykarz zdobył 2 punkty. Potem przestrzelił 2 rzuty wolne. Popełnił kilka błędów. Kubler. Kolejny amerykański gracz. Przestrzelił Ratajczak. Znów szansa na zmniejszenie strat. Vlado Čolić. No przydałyby się jego trójki. Sani Ibrahim Abu. Dordewicz trafia, trójka. Zdecydowanie lepsza postawa w tej kwarcie koszykarzy zespołu Unitarnów. Powrócił do gry, występujący z numerem 5, Courtney Eldridge. Znakomity rozgrywający drużyny z Gdyni. Piłka skakała po wręczy, nie padła, ale zbiórka w wykonaniu koszykarzy drużyny rywala. Można rozpocząć, ustawić kolejny atak. Przeszkadza Tore Moris. Znalazł miejsce pod koszem grający z numerem 15. Łukasz Ratajczak. Szkoda. Był taki lepszy okres gry w wykonaniu koszykarzy Unitarnów. Przede wszystkim lepsza skuteczność. Wojtek Majszak. Piłka do Sani Ibrahima Abu. Vlado Čolić. Ponownie Abu. Ładny, dobry zwód tego zawodnika. Wydawało się, że piłka za... zbijana już w locie opadającym, nie, tam chyba wcześniej odbijany fał. Przewinienie popełnił występujący z numerem 5 Eldridge i Sani Ibrahim Abu wykonywał będzie 2 rzuty wolne. Waleczny, walczący pod tablicami Sani Ibrahim Abu, jednak no jak na zawodnika grającego pod koszem rzadko jest, mimo wszystko faulowany, rzadko wykonuje rzuty wolne. E
Pierwszy rzut Sani Abu Celny. Ta kwarta nie zna się pod dyktando koszykarzy zespołu Unii. Druga próba nieudana, zakręciła piłka na obręczy, zebrana przez Gęcego z numer 12 Tomasza Cielebąka, który powrócił na parkiet. Piecze nad Eldridge'em przejął przed momentem Sasza Dordewicz. Z siódemką ponownie Grzegorz Radwan. Dobra ta akcja pod koszem. Są punkty dla zespołu gości. Trafia amerykański koszykarz grający w drużynie z Gdyni, Pitły. Wojtek Majszak. Będzie trójka, jest trójka. Ale ten kosz chyba nie będzie uznany. Tam wcześniej gwizdek sędziów. No szkoda. Na pewno próbuje, robi co może. Grający z tymi kontuzjowanymi palcami Wojtek Majszak. Kręża nim bocznej, za chwilę znowi Grzegorz Radwan. Szybko oczywiście przekazał piłkę do Eldridge'a. Próbuje mu przeszkadzać Sasza Dordewicz. Trudne zadanie, trudna rola koszykarza zespołu Jaskółek. Z dziewiątką Kubler. Tomasz Cielebąk, dobrze rozegrana akcja. Tam jednak fauluje Kublera. Występuje się na 15. Wojtek Majszak. Na pewno będą więc tym razem rzuty dla zawodników drużyny z Gdyni. Na linii rzutów wolnych występujący z numerem 9 właśnie Michael Kubler. 23-letni koszykarz, 192 cm wzrostu. Pierwsze rzuty amerykańskiego gracza celny. Na parkiecie ponownie pojawił się Milan Vucicevic. Druga próba także udana. Morris do Vlado Colicza. Colicz oko w oko z Grzegorzem Radwanem. Bartosz Szarżało. Colicz. Może teraz są punkty Vlado Colicza. Na pewno zdecydowanie lepsza postawa w tej kwarcie koszykarzy Unitarnu, którzy próbują walczyć, którzy wreszcie zaczynają trafiać, a nie da się ukryć. Skuteczność zawodników Jaskółek w ostatnich ligowych spotkaniach, w wielu spotkaniach pozostawała wiele do życzenia. Tarnowianie no, często mają kłopoty z przekroczeniem granicy nawet 60 punktów. Oczywiście w ten sposób trafiając przy takiej skuteczności trudno marzyć o odniesieniu zwycięstwa, zwłaszcza na parkiecie drużyny rywala. Vlado Colić w pojedynku z naciskającym go Grzegorzem Radwanem. Bartosz Szarżało. Sasza Dordewicz. Dograna piłka do Tore Morisa. Morris, ale zgubił ją w dziecinny sposób. Na szczęście tam chyba gwizdek sędziego, chyba faul koszykarza drużyny z Gdyni. A więc będziemy mieć kolejne rzuty wolne. Najczęściej faulowanym zawodnikiem w drużynie Unitarnów jest właśnie Tore Morris. To już kolejne jego rzuty wolne. Do tej pory rzuca mniej więcej z jakąś 50% skutecznością. Pierwszy rzut niestety niecelny. Jeszcze jedna szansa Tore Morisa. Tore Morris przymierzył, trafił, rozpoczynają gospodarze. Piłka oczywiście szybko do tego grającego niezwykle żywiołowo, dynamicznie Eldridge'a. Kapitalne wejście pod kosz, poradził sobie, rzucił sprzed wysokiego, sprzed wyższego co najmniej 20 kilka centymetrów Tore Morisa. Sasza Dordewicz broni Eldridge. Bartosz Szarżało, Colicz, pomaga mu tam Tore Morris, ale znów fatalne podanie niestety, strata koszykarza Unitarnów, błyskawiczna kontra, chociaż zdążyli teraz wrócić do obrony koszykarz zespołu Unitarnów, przestrzelił Eldridge, Bartosz Szarżało, ale także wolno rozpoczęta akcja, no niestety kolejna strata. Tam ostre starcie Bartka Szarżały właśnie z zawodnikiem drużyny rywala Eldridge'em. Mamy kolejną przerwę w grze.
jeszcze raz podkreślam, na pewno zdecydowanie lepsza postawa koszykarzy Unitarnu w tej drugiej kwarcie spotkania, ale ta przewaga wywalczona, 13 punktów przewagi wywalczone w pierwszej kwarcie sprawia, że nadal drużyna z Wyli prowadzi. Po niecelnym rzucie lepiej zebrali tą piłkę właśnie gospodarze. Próba, dobra próba rzutu hakiem w wykonaniu graczego z numerem 12 Tomasza Cielebonka. Także ogromna rutyna, doświadczenie. Występy tam podczas studiów w ligach amerykańskich, oczywiście w ligach studenckich. Tore Morris, na pewno dwojący i trojący się. Niezły mecz środkowego zespołu Unitarnów. Ale bardzo nierówno grają zawodnicy zespołu Jaskółek. No i te fatalne, przydarzające się im przestoje. No teraz znów, no niestety dali się ograć. Tam za późno zareagował gręczy z numerem 8 Vlado Čolić. Spokojnie wjechał pod kosz, zdobył dwa punkty Kubler. Amerykański zawodnik występujący w drużynie z Gdyni. Čolić. Gordewicz, zupełnie nieudany rzut. I znów ataku gości. Strefowa w tym momencie obrona koszykarzy zespołu Jaskółek. I szalejący Eldridge. Zawodnik nie do zatrzymania w dzisiejszym spotkaniu. Nie mogą znaleźć recepty właśnie na tego koszykarza reprezentanci zespołu Unitarnów. Vlado Čolić. Takiego właśnie zawodnika brakuje w zespole Jaskółek. Rozgrywającego, który potrafiłby także zdobywać jakże ważne punkty. Szarżało podanie przez ręce, to nie mogło przyjąć oczywiście sukcesu. Po kolejnym błędzie, no niestety, teraz błąd popełniają także koszykarze drużyny Kagera. Bartek Szarżało był faulowany, będą chyba rzuty, powinny być rzuty. Staranowany chyba przez Tomasza Cielebonka koszykarz Unitarnów, ale to dopiero za moment. Znów mamy kolejną przerwę w grze. Druga kwarta, zdecydowanie lepsza w wykonaniu koszykarzy Unii. Wygrana różnicą szereg punktów 21 do 17, ale oczywiście przewaga drużyny z Gdyni po tej pierwszej wygranej różnicą 13 punktów kwarcie wciąż zdecydowana. No to jeszcze nie koniec tej kwarty. Pod koszem Tore Morris zakończył akcję efektownym wsadem. No podoba się na pewno gra Tore Morrisa, nieco mniej widoczny w tym pojedynku do tej pory Sani Ibrahim Abu. Taki przebłysk dobrej gry miał Bartek Szarżało, 3 trójki, 5 punktów zdobył przez Wojtka Majszaka, no ale na pewno słabszy występ i Saszy Dordewicza, i Vlado Čolića. Będzie 3 punkty z tej akcji, jest trójkowa akcja Tore Morrisa. Na pewno do tej pory w zespole Unitarnów gracz numer 1. Waleczny pod tablicami, zdobywający punkty. To jeszcze końcówka w dalszym ciągu drugiej kwarty spotkania. Ostatnie sekundy, jeszcze raz Eldridge, tym razem dobrze, skutecznie zablokowany. Bartek Szarżało, że będą kolejne punkty, nie będą. Znów błąd, zagranie piłki w nogi zawodnika, ale w tym momencie syrena kończąca drugą kwartę spotkania. Kwartę wygraną przez Unitarnów 27 do 17, ale w dalszym ciągu przewaga koszykarzy drużyny z Gdyni. Wracamy na parkiet, 44 do 35, to rezultat po 20 minutach gry. Przypominam, w drugiej zdecydowanie lepsza postawa koszykarzy Unitarnów, ale ta trzecia osłona rozpoczyna się od punktów zdobytych przez amerykańskiego gracza w drużynie z Gdyni, Pitwaya. Jeszcze raz podkreślam, dobra gra na pewno walecznego, ambitnego w tym pojedynku Tore Morrisa.
kilka efektownych akcji, trzy trójki zdobyte przez Barka Szarżały, teraz w ataku na kosz. Dobrze tam jednak podwojony, przeszkadzali mu skutecznie zawodnicy zespołu z Gdyni. Fauluje występujący z numer 12 Tomasz Cielebo. No mimo wszystko, gdyby koszykarze Unitarnów grali już do końca spotkania w takim stylu, w jakim co najmniej grali w drugiej kwarcie, wtedy byłaby szansa, jeżeli nie nawet na zwycięstwo, to na co najmniej honorowy rezultat. Tylko czy koszykarzy Unitarnów będzie na to stać? Ładnie teraz uwolnił się Tore Morris, przekazał piłkę grającemu z dziesiątką, szarżane, Morris, tym razem za słaby rzut, zbiórka pod własną tablicą Pitwaya. Edridge, najskuteczniejszy koszykarz zespołu drużyny z Gdyni w pierwszej części tego spotkania. Świetna gra także w pierwszej kwarcie, zwłaszcza Grześka Radwana. No i niestety tracą kolejne punkty zawodnicy zespołu Unii. Sasza Dordewicz. Do zakończenia Wojtek Majszak. Ładnie teraz znalazł pozycję. Nie trafił. Na kogo piłka? Czekamy na decyzję arbitrów. Wojtek Majszak, tak, sędziowie stwierdzili, że jednak był przy tym rzucie faulowany i popularny Maja wykonywał będzie dwa rzuty wolne. Do tej pory zdobył 5 punktów. Najpierw trójka, potem takie dynamiczne, charakterystyczne wejście pod kosz. Ale pierwszy rzut Wojtka Majszaka niestety niecelny. Jeszcze raz Majszak. Poprawka skuteczna. W tej kolejce, oprócz meczu, który oczywiście obserwujemy, rozgrywane były kolejne pojedynki. Drużyna Czarnych ze Słupska na własnym parkiecie, jeszcze raz Wojtek, pokonała Zlicz Sokołów Jarosław 76-66, a więc mocno spuścili z tronu koszykarze drużyny z Jarosławia. Trafia Majszak, AZS Koszalin. Po dramatycznym pojedynku najbliższy przeciwnik Unitarnów na własnym parkiecie pokonał Gipsar Stal z Ostrowa 87-84. Niezwykle ciekawy, niezwykle zacięty, emocjonujący mecz. Przez długi czas prowadzenie zespołu Stali z Ostrowa dzięki znakomitej grze byłego koszykarza Unitarnów oraz kapitalna, efektowna akcja Pitwaya. Byłego zawodnika Unitarnów Wojtka Żurawskiego, także byłego gracza zespołu Unii Wisły Majka Aseja, końcówka należała jednak do podopiecznych trenera Arkadiusza Konieckiego. Polpak w świecie pokonał warszawską Polonię 81-72. Niezwykle także zacięty, dramatyczny mecz rozegrany we Wrocławiu. Teraz kontra wykonany drużyny z Gdyni, zakończona zdobyciem punktów. Bergson Śląsk przegrał różnicą jednego punktu z Prokopem Trefem Sopot 80-81. Turów był już cenne zwycięstwo ze Starogardu Gdańskiego. Pokonał Polfarmę 75-69. Anwil nieoczekiwanie przegrał z Kotwicą Kołobrzeg, coraz lepiej spisującym się zespołem podopiecznymi trenera Mariusza Karola 74-87. A więc sytuacja Unitarnów, no niestety nie najlepsza. Wygrywają rywale z dołu ligowej tabeli. Tarnowianie, no trudno oczywiście jeszcze przesądzać. Mecz trwa, ale prawdopodobnie po zakończeniu tej kolejki pozostaną tylko z dwoma zwycięstwami na swoim koncie. Najbliższy ligowy pojedynek koszykarze Unitarnów stoczą 28 grudnia w czwartek o godzinie 18.25 w hali Oskupa w Tarnowie Mościcach z drużyną właśnie AZS-u z Koszalina. Drużyna AZS-u, zespół, który na początku tych rozgrywek doznał kolejnych 8 porażek, odniósł w ostatnich spotkaniach 4 kolejne zwycięstwa, jest oczywiście na fali i na pewno nie będzie łatwym przeciwnikiem. A koszykarze drużyny z Gdyni znów złapali właściwie znów dziurawią trójkami kosz zespołu Jaskup. Na to spotkanie tu miała informacja dla kibiców. Młodzież szkolna, uczniowie szkół podstawowych gimnazjów będą mieć wstęp wolny. Przypominam, 28 grudnia, czwartek, godzina 18.25, mecz transmitowany także przez telewizję Polsat. Jeszcze raz przypominam, młodzież szkolna, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum mogą ten mecz obejrzeć po prostu gratisowo. Rozpoczyna akcję z zajni końcowej występujący z numerem 5 Eldridge.
Tym razem przestrzelił Grzegorz Radwan, ale ten zawodnik już w pierwszej kwarcie zrobił swoje. To właśnie on rozmontował defensywę zespołu Unitarnów. Jeszcze raz Radwan. Tym razem próba nieudana. Zbiórka Wojtka Majszaka rozpoczyna akcję Vlado Ćolić. Majszak. Piłka do Sani Ibrahima Abu. Zgubili piłkę Tarnowianie. No niestety sporo tych strat popełnionych przez koszykarzy Unitarnów. I to właśnie sprawia, że drużyna z Gdyni nadal utrzymuje bezpieczną przewagę. Teraz przy próbie przejścia do tej piłki fauluje koszykarz zespołu Jaskółek Vlado Ćolić. Rozpoczyna za nim Bosne i Grzegorz Radwan. Grzegorz Radwan, 26 lat, do Tarnowa trafił, przypominam, jeszcze w wieku juniora. Wspólnie z braćmi Rosinami, którzy teraz grają gdzieś w niższych klasach. Zaliczył kilka udanych występów w zespole Unitarnów, także w rozgrywkach koszykarskiej Ekstraklasy. Potem w kilku innych klubach, a od tego sezonu jest reprezentantem właśnie zespołu z Gdyni. To właśnie ten koszykarz z numerem 7. 2 metry i 1 centymetr wzrostu. Rzuty wolne wykonywał będzie rozgrywający zespołu gdyńskiego Edrich. Pierwszy celny. Rzadko się myli ten znakomity, dobrze rzucający koszykarz. Świetnie także prowadzący grę. Tym razem jednak przestrzelił. Nie miał kłopotu ze zebraniem tej piłki Tore Morris. Zostawił ją Dordewiczowi. No wciąż nie ma takiego typowego rozgrywającego w zespole Unitarnów. Pojawił się ponownie na parkiecie Bojan Marysewicz. Zawodnik, który rozpoczął grę w pierwszej kwarcie. No ale niestety, z przykrością trzeba to stwierdzić, niewiele wniósł do poczynań koszykarzy zespołu Unitarnów. Teraz dobrze zatrzymany pod koszem właśnie przez Marysewicza. Wreszcie udana akcja. Był grający numer 10 Karasz. Malesewicz, wreszcie punkty zdobyte przez rozgrywającego zespołu Jaskółek. Gdyby takich akcji w wykonaniu właśnie Bojana Malesewicza było więcej, no tak, no chyba jego gra już została nieco rozszyfrowana przez trenerów, przez zawodników i innych drużyn, szukających nieustannie partnerów. Małe zagrożenie rzutowe ze strony tego zawodnika. Asysta Edrycha niewykorzystana przez Grzegorza Radwana. Rozpoczyna Tore Morris. Ale to dopiero za moment. Ponownie mamy przerwę w grze. Przerwę na żądanie trenera Ryszarda Żmudy. Znów zmiana nastrojów. Znów na parkiecie cheerleaderki, dziewczęta gdyńskiego zespołu. Popatrzmy przez chwilę ze spokojem. Występy czy liderek to zwyczaj, który przyjął się we wszystkich sportowych halach. Rozpoczął się od koszykówki, ale czy liderki można także zobaczyć i na meczach piłki ręcznej, na meczach siatkówki. Zawsze jakiś taki sympatyczny obrazek, jakieś rozmaicenie dla kibiców, dla sportowych kibiców. Dobiega końca występ czy liderek gdyńskiego zespołu. Wracamy na parkiet. Kończy się przerwa na żądanie trenera Ryszarda Żmudy. Po tym niezłym okresie gry w drugiej kwarcie znów to niestety kilka takich momentów nieuwagi, kilka błędów popełnionych przez koszykarzy Unitarnów sprawiło, że ta przewaga, kilkunastopunktowa przewaga drużyny z Gdyni nadal się utrzymuje. Wznawiał grę będzie Sasza Dordewicz. Jest na boisku Bojan Malesewicz, jest Wojtek Majszak. Są dwaj czarnoskórzy gracze, Tore Morris i Sani Ibrahim Abu. Wojciech Majszak. Nieudany rzut, ale tam dobrze zebrał tą piłkę pod koszem. Tym razem Vlado Ćolić trafił, zdobywa swoje punkty. To chyba czwarty punkt zdobyty przez Vlado Ćolić. Także zdecydowanie za mało. Pitway w pojedynku z Tore Morrisem. Poradził sobie ze środkowym zespołu Unitarnów. Wojtek Majszak ładnie teraz zakręcił Iwanem, dobrze uwolnił się Grzeszkowi Radwanowi. Ćolić. Znów niestety fatalna strata, tam praktycznie wpakował piłkę w ręce zawodnika drużyny rywala, no i efekt tego jest natychmiastowy. Kolejna trójka w wykonaniu koszykarzy drużyny z Gdyni. No grając w ten sposób, popełniając takie właśnie proste błędy, trudno marzyć o odniesieniu sukcesu.
Maleszewicz. Sani Ibrahimabu. Dobra akcja. Wreszcie asysta Malesewicza, wreszcie punkty Sani i Ibrahima Abu i w dodatku reprezentant zespołu Unii był jeszcze faulowany, a więc wykonywał będzie rzut wolny. Czy będzie 3 punkty z tej akcji? W tym spotkaniu trudno oczywiście już będzie marzyć o zwycięstwie, no ale w każdym meczu trzeba się czegoś uczyć. Trzeba już myśleć o tym także kolejnym trudnym pojedynku z drużyną z AZS-u Koszalin. Jest to mecz, który trzeba wygrać, no porażka oznaczałaby po prostu już tragedię w zespole Unitarnym. Mecz z drużyną AZS-u Koszalin, przypominam, 28 grudnia, hala Jaszkółka w Tarnowej Mościcach, godzina 18:25. Uczniowie szkół podstawowych gimnazjum mają wstęp wolny, kończy pierwszą kolejkę ligowych rozgrywek. Tarnowianie drugą rundę rozpoczną, znów dobra akcja Toremolsia, rozpoczną od rewanżowego spotkania z drużyną Polpaku ze Świecia. Jest to na pewno rywal, z którym można powalczyć, z którym można wygrać. No gdyby Tarnowianom udało się odnieść zwycięstwa w meczu z AZS-em, z Polpakiem, wtedy złapaliby kontakt z tymi drużynami w bezpośrednim sąsiedztwie w ligowej tabeli. Byłaby szansa na kolejny awans. Nieudana akcja, tym razem Gerczego z numerem 11 w zespole z Gdyni Pitway. Rozpoczyna z linii końcowej Wojtek Majszek. W dalszym ciągu trzecia, kwarta pojedynku o mistrzowskie punkty w Dominę Bank Lidze. Wojtek Majszak, próbujący mu wskazać Grzegorz Radwan, Tore Morris. Morris z pół dystansu, niecelny rzut. Tam zastawiony, nie miał szans walczyć o tą piłkę Sani Ibrahim Abu. Zebrał ją spokojnie Tomasz Cielebok. I już Eldridge. Tylko na krótko trener dał mu możliwość odpoczynku, zastąpiło Miłosz Porad, a tymczasem goście, gospodarze po raz kolejny trafiają za trzy i po raz kolejny czyni to grający z numerem 9 Kubler. Zdecydowanie mocniejszy, bardziej wyrównany skład koszykarzy zespołu z Gdyni. Wojtek Majszak, Bojan Maleszewicz. No cóż z tego. Dobrze rozegrana akcja, dobra pozycja rzutowa, niestety kolejny niecelny rzut. Skuteczność koszykarzy Unitardów także w tym pojedynku, podobnie rzecz jak poprzednim, pozostawia wiele, wiele do życzenia. Zbiórka Ibrahima Abu. Ale zdążyli wrócić już zawodnicy drużyny rywala, jest Tore Morris. Colic. Wojtek Majszak. Nie trafia, zebrał piłkę Bojan Maleszewicz. Dogranie piłki do Vlado Czolicza. No i właśnie w taki prosty sposób koszykarzom Unitarnów także udaje się zdobywać punkty w tym meczu. Gdyby takich akcji było więcej, gdyby po prostu celi trafiali. Ale to znów przypomina się odwieczny problem koszykarzy jaskółek. Brak warunków do treningu we własnej nominalnie hali Jaskółka. Tłanie się po szkolnych halach w Litowskiej Górze, w Krzyżowie, w szkole numer 23. Jak zawsze twierdzi trener Ryszard Żmuda, koszykówka jest taką grą, sport jest taką dziedziną, której nie da się oszukać. To, co nie jest wytrenowane, nie jest wypracowane, trudno odrobić na parkiecie. Sani Ibrahim Abu niestety przestrzelił. Była to niezła tym razem asysta w wykonaniu Bojana Maleszewicza. Punktów nie ma. Rozpoczynać będą gospodarze. Uczyni to grający z numerem 10 i Karaś. Powrócił do gry Miros Porar. Przypominam, koszykarz pochodzący ze Słowenii. 30-letni zawodnik, 187 cm wzrostu. Kolejny sezon występów na parkietach polskiej ekstraklasy koszykówki. Z numerem 6 jest także Przemysław Lewandowski. Dobrze ta, skutecznie Tarnowianie. Bojan Maleszewicz. Akcja 1 na 1. Ale chyba tak, fatalny błąd. Tam zajął zdaniem arbitrów pozycję w obronie reprezentant zespołu gospodarzy. Wpadł w niego rozpęczony Bojan Maleszewicz. Oczywiście faul w ataku. Nie może się z tym zgodzić reprezentant zespołu Unitarnów, no ale decyzja arbitrów oczywiście nieodwołalna. No niestety w tej końcówce
trzeciej kwarty, nie było kolejnych punktów dla zespołu Unitarnów. Trzecia kwarta, wygrana znów przez koszykarzy drużyny z Gdyni 22-16. Do tych 9 punktów po 20 minutach gry dorzucili więc kolejne 6, prowadzą więc różnicą 15 oczek. Jest to na pewno różnica bardzo trudna do odrobienia, ale jeszcze raz przypominam, znów daje o sobie znać ta przegrana różnicą aż 13 punktów pierwsza kwarta. Ten fatalny przestój, który przydarza się koszykarzom Unitarnym praktycznie w każdym ligowym pojedynku. I efektem tego to jest niestety ostatnia lokata w ligowej tabeli. Ale korzystając z przerwy, no na pewno dojrzała sytuacja do tego, aby losami koszykarzy Unitarnów zajęli się ludzie odpowiedzialni za sportę, zarówno w tym mieście, być może w zakładach azotowych, chociaż te akurat w ostatnim okresie odżegnały się od sponsorowania koszykówki. To oczywiście ich prawo. Postanowili sponsorować Tarnowski Żużel. Za to na pewno także chwała. Dobrze byłoby, aby znaleźli się kolejni sponsorzy, aby można było zatrudnić, wymienić dwóch, trzech nowych zawodników, takich, którzy potrafiliby poderwać zespół Unitarnów do walki, którzy potrafiliby zapewnić w dalszym ciągu ligowy byt. Ligowa, ekstraklasowa przygoda z koszykówką rozpoczęła się w Tarnowie przed 10 praktycznie laty, 27 dokładnie marca 1997 roku, z różnymi perturbacjami, z tym okresem, kiedy drużyna Jaszkiewicz występowała na parkietach głównie w Krakowie jako Unia Wisła, Unia Wisła Platinum. No trwa 10 lat i szkoda byłoby, aby ten mimo wszystko ten dorobek, ten kontakt z koszykówką na najwyższym polskim poziomie roztrwonić, zaprzepaścić. Rozpoczął goście z numerem 10 Karaś. On trafia na początku tej kwarty. Rośnie więc przewaga zawodników drużyny Kageru. Z numerem 11 na parkiecie pojawił się kolejny młody zawodnik Unitarnów, Tomasz Zych. Jego rzut niestety nieudany. Trener Ryszard Żmuda daje szansę więc kolejnemu wychowankowi zespołu Unitarnów. No ale aby ci wychowankowie, ci juniorzy, członkowie drużyn młodzieżowych, którzy spisują się dobrze w rozgrywkach Małopolsko-Świętokrzyskiej Ligi w kategorii młodzików, kadetów, juniorów, mieli jakieś perspektywy, mieli dobre wzorce, no warto byłoby tą właśnie ligową koszykówkę w Tarnowie utrzymać. Trudno do znudzenia przypominać, że wiele takich renomowanych niegdyś zespołów trafiają na Tarnowianie, które brylowały w polskiej koszykówce. Mam na myśli choćby swego czasu wicemistrzów Polski, przemyską Polonię, także wielokrotnych medalistów, bytomskie Bobry, Pogoń z Rudy Śląskiej, drużynę, w której wychowało się wielu znakomitych zawodników, właśnie między innymi z Andrzejem Plutą, aktualnym liderem klasyfikacji najlepszych strzelców koszykarskiej ekstraklasy. Po spadku z koszykarskiej ekstraklasy po prostu znikły ze sportowej mapy naszego kraju. Oby to samo nie spotkało po ewentualnym spadku koszykarzy Unitarnów. Wciąż wierzymy, że jeszcze coś dobrego w Tarnowskim klubie nastąpi, że być może znajdą się sponsorzy, którzy zechcieliby pomóc koszykarzom Unitarnów w tym, aby mogli walczyć, aby mieli warunki do uprawiania, do trenowania. To tyle dygresji, bo przewaga drużyny gości rośnie. Trafiają znów rywale, tym razem uczynił to Kubler. Tomasz Zych. Przeszkadza mu Milos Sporar. Znów różnica kilkunastu lat na korzyść zawodnika drużyny z Gdyni i skuteczna kontra w wykonaniu rywali. Trafia występujący z numerem 10 Karaś. Tarnowianie już na pewno chyba zrezygnowani, już nie wierzą, że uda się im cośkolwiek diametralnie w tym pojedynku zmienić. 72-53 to już 19 punktów na 7 minut i 35 sekund przed zakończeniem tego spotkania. Niestety trzeba będzie chyba dopisać do swojego konta kolejną porażkę. Warto jednak, aby wyciągnąć także z tego przegranego spotkania wnioski, aby poderwać się do walki, aby sprowadzić się już w tym najbliższym meczu, który Tarnowianie na własnym parkiecie rozegrają z drużyną AZS-u Koszalin. Powrócił do gry Sasza Dordewicz. Szuka pozycji Wojtek Majszak.
No praktycznie Wojtek nie schodzi z parkietu. Nie schodzi także z parkietu Tore Morris. Sani Ibrahim Abu z trudnej pozycji przestrzelił. Zbiórka Pitwaya. Już w ataku koszykarze drużyny gospodarzy. Milan Sporar z jedenastką Pitway. Jeden z lepszych graczy, którzy w tym sezonie pojawi się na polskich parkietach. Rozpoczyna Sani Ibrahim Abu. Zajni bosy. Ten kosz zdobyty przed momentem przez koszykarza z Gdyni nie został bowiem uznany. Dordewicz. Znów no niestety fatalne podanie, strata, a każdy taki błąd bezlitośnie wykorzystywany przez zawodników gospodarzy. Punkty zdobywa Andrzej Karcz. Także ogromna rutyna, doświadczenie, wiele lat występu na ligowych parkietach, 34-letni koszykarz. Asysta Wojtka Majszaka, punkty zdobywa Sani Ibrahim Abu. Ale to tylko nieznaczne zmniejszenie strat. I jeszcze zawodnik drużyny Unitarnów był faulowany. Czy będzie 3 punkty z tej akcji? Trafia Abu. Dobra, trójkowa akcja skrzydłowego występującego w zespole Unitarnów. Koszykarz, który przed sezonem nie znalazł miejsca w Anwilu, nie znalazł miejsca w Zniczu Jarosław, chociaż na pewno kilka niezłych spotkań w wykonaniu tego właśnie koszykarza. Bardzo dobry mecz w wykonaniu Sani Ibrahima Abu, przede wszystkim przeciwko drużynie Anwilu Włocławek. Zdobył najwięcej, 27 punktów, zaliczył kilkanaście zbiórek. Był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem w zespole Unitarnów, ale to oczywiście także nie uchroniło koszykarza jaskółek od kolejnej porażki. Stosunkowo niezła gra właśnie wysokich koszykarzy w ostatnich spotkaniach. Mam na myśli i Tore Morrisa, i właśnie Ibrahima Abu. Zdecydowanie gorsza postawa graczy obwodowych. Nie zmieniają tego faktu 3 trójki zdobyte przez Bartka Szarżałę. A przez Bartka Szarżało to koszykarz, na którego no, mieli prawo liczyć i działacze tarnowskiego klubu i kibice. Bartek Szarżało przecież w tym roku zaliczył spotkania także w reprezentacji Polski, w reprezentacji prowadzonej przez trenera Andrzeja Urlepa. Chociaż nie był tam jakimś podstawowym wiodącym zawodnikiem, miał także swój udział w tym cennym awansie do finału Mistrzostw Europy. Walka o piłkę na parkiecie pojawił się występujący z numerem 5 Łukasz Grys. Łukasz Grys. To warto także przypomnieć, to jeden, na pewno nie jeden, to najmłodszy debiutant w polskiej ekstraklasie koszykówki. Zadebiutował gdzieś przed 4 laty, w wieku niespełna 17 lat. 5,47 sekund do końca, 74,56, a więc losy tego spotkania niestety rozstrzygnięte. 3 faule na koncie Majszaka, 3 faule ma także Tore Morris. Niewiele faulów pozostali zawodnicy, ale to także chyba świadczy o mało mimo wszystko agresywnej jej grze w obronie koszykarzy Unitarnych. Gdzie drwa robią, tam biura lecą. Jeżeli się broni agresywnie, wtedy tej fauli przydarzy się zdecydowanie więcej. Sasza Dordewicz, Wojciech Majsa. Praktycznie nie schodzący z parkietu. Z numerem 5 Łukasz Grys. Łukasz Grys także w tym sezonie zdobył swoje pierwsze punkty w meczu z Anwilem, trafił za 6 metrów 25 centymetrów. Tym razem przewinienie Łukasza Grysa. Wznawiają grę, za chwilę wznawią koszykarze drużyny rywala. Piłka oczywiście do Eldridge'a. To przecież jego rola, to jego zadanie. Zadanie, z którego wywiązuje się doskonale. Nie tylko świetnie prowadzi grę, ale także jest skutecznym strzelcem. Ale trafiają także pozostali zawodnicy. Tym razem uczynił to Tomasz Cielewąg. Sasza Dordewicz. Tore Morris. Tore Morris w pojedynku z Pitwayem. Pokazał się tam Wojtek Majszak. Morris rzut hakiem. Piłka jednak nie wpada do kosza.
zebrał ją Tomasz Cielebąg. Sani Ibrahim Abu pod własną tablicą. Wojtek Majsak nabiera szybkości. Łukasz Gryz przymierzył. Piłka odbita do Bręczy. Nie ma punktów. Rozpoczyna grający z numerem 6 Przemysław Lewandowski. No to zupełnie pogubili się w defensywie koszykarzy Unitarnów. Piłka dograna do niepilnowanego Tomasza Cielebąka. No trudno, aby w takiej sytuacji przestrzelił przecież ten jakże doświadczony, rutynowany gracz. Wojtkowi Majszakowi przeszkadza Lewandowski. Sani Ibrahim Abu w pojedynku z Tomaszem Cielebąkiem. Gryz, próba dogrania piłki do Sani Ibrahima Abu. Nie powiodła się. A kontra w wykonaniu drużyny gości, skuteczna, sfinalizowana przez tego niesamowitego Courtneya Eldridge'a. Tore Morris, Dordewicz, strefą bronią koszykarze drużyny z Gdyni. Dordewicz nie zdecydowała się na rzut. Sani Ibrahim Abu, są punkty. Od czasu do czasu, no przypominałem sobie, że potrafią przecież grać, że potrafią zdobywać punkty koszykarze zespołu Unitarnów, ale tych fragmentów gry jest stanowczo za mało. Zdecydowanie więcej przytrafia się niestety przestojów. Fauluje pod własnym koszem Łukasz Gryz. Faulowanym był występujący z numer 6 w zespole gospodarzy Przemysław Lewandowski. On właśnie wykonywał będzie rzuty wolne. 28 lat, 2 metry i 1 cm wzrostu. W zespole Unitarnów powraca do gry na ostatnie fragmenty tego spotkania. Milan Wuciczewicz jest także występujący z czwórką Paweł Baćik. Dwie szanse Przemysława Lewandowskiego. Pierwszy rzut niecelny. Ale koszykarze drużyny z Gdyni już pewni swego mogą sobie pozwolić nawet na takie pytanie. Nie będzie to miało istotnego znaczenia do końcowego rezultatu. Druga próba udana. Poprawka skuteczna. Paweł Baćik. Wojtek Majszak. Majszak pomaga mu tam Wuciczewicz. Ostre starcie Wojtka Majszaka, oby mu tam się nie odnowiła ta kontuzja. Upadł na parkiet grający szóstką Przemysław Lewandowski, ale to właśnie odfaulował. Zbyt późno zajął tą pozycję w obronie. Słuszna więc decyzja arbitru tego pojedynku. Wznawiać grę będą koszykarze Unitarnów, ale to dopiero po krótkiej przerwie przeznaczonej na wydarcie parkietu. Ładny sportowy gest koszykarza drużyny z Gdyni. Przeprosił Wojtka. I już piłka w grze. A znów fatalny błąd Pawła Bacika. Zdenerwowany młody koszykarz Unitarnów stracił piłkę na rzecz Eldridge'a, a koszykarz drużyny rywala, amerykański gracz, niezwykle doświadczony, takich sytuacji nie zaprzepaszcza. I kolejny fatalny błąd w wykonaniu koszykarzy jaskółek. Łukasz Gryz tym razem poradził sobie, potrafił przekazać piłkę partnerom. Majszak, tam próba podsłony od Wuciczewicza. Wojtek Majszak, piłka do Sani Ibrahima Abu. Ale nie będzie punktów, nie będzie rzutu, chyba wcześniej błąd kroków popełniony przez koszykarza pochodzącego z Nigerii, mającego także kanadyjski paszport. Jeszcze kolejne zmiany w obydwu zespołach. Jeszcze przerwa na żądanie tym razem trenera zespołu gospodarzy, ale przecież gospodarze już pewni swego, już spokojni. Po tym spotkaniu drużyna Unitarnów no niestety zajmować będzie wciąż ostatnią lokatę w ligowej tabeli, mając na swoim koncie 2 zwycięstwa. Przed nimi drużyny AZS-u z Nicza i Kotwicy, którzy mają po 4 wygrane na swoim właśnie koncie. 3 wygrane ma także Polonia Warszawa, zespół, który rozegrał jedno swoje spotkanie awansem. A więc tylko ewentualne zwycięstwa w najbliższym meczu z AZS-em Koszalin, potem udany rewanż w Polpakiej Świecie. Na pewno jest to taki zespół, z którym można powalczyć, z którym można wygrać. Dają szansę na nawiązanie kontaktu, na opuszczenie tego ostatniego miejsca, na przekazanie czerwonej latarni. Majszak,
wyprowadził piłkę na drugą połowę tego boiska, na połowę drużyny gospodarzy. Sani Ibrahim Abu, walka pod tablicą, wygrana przez tego żywiołowego Edridża. Z pół dystansu piłka od tablicy trafia. Nie myli się koszykarz drużyny rywal. To już bodajże 15 punkt zdobyty przez amerykańskiego gracza. W zespole Unii do tej pory najskuteczniejszy Sani Ibrahim Abu zdobył 14 punktów, 12 punktów zdobył Lamar Molina, ale to wszystko wciąż za mało. W zespole gości do gry powraca jeszcze kolejny amerykański gracz, występujący z numerem 9, Kubler. Rzucający obrońca. To właśnie Kubler. Piłka do Milosza Spora, ale Spora do tej pory dobrze prowadzący grę. Zdecydowanie jest gorszym strzelcem. Przymierzył i trafił Łukasz Grys. Trójka w wykonaniu tego zawodnika. A więc drugi mecz, w którym Łukasz Grys zdobywa swoje punkty. Próba dobitek w wykonaniu koszykarzy zespołu z Gdyni nieudana, ale potrafili wywalczyć piłkę pod tablicą drużyny Unitarną. Uczynił to Kubler. Mają więc nowe 24 sekundy, teraz już nieco mniej. Ustawia akcję Milos Porar. Ładnie teraz uwolnił się Kubler, przymierzył, trafił. To w dziecinny sposób tym razem ograł zawodników zespołu Jaskółek. Majszak, Abu, walczący do końca. Rzut niecelny, piłka zebrana przez Pitwaya. Kontra wykonania różnych gości. Ostre starcie, przewinienie popełnił występujący z numerem 15 Łukasz Ratajczak. Fał w ataku. A więc jeszcze jedna szansa przed koszykarzami Unitarną, ale szansa tylko na nieznaczne zmniejszenie strat. Niewesołych nastrojach powracać więc będą z Gdyni koszykarze zespołu Unitarno. 5 sekund do zakończenia tego spotkania. Ten czas wzięty po to, aby ustawić tam jakąś akcję. W tym meczu nie będzie to miało znaczenia, ale w każdym pojedynku trzeba się czegoś uczyć. No i zobaczymy, jak te ostatnie 5 sekund rozegrają koszykarze Unitarno, bo chyba oni będą posiadają piłkę. Jeszcze efektowny na zakończenie pokaz gdyńskich cheerleaderek. Mają powody do zadowolenia gdyńscy kibice. Niestety zdecydowanie mniej pani koszykówki w Tarnowie. Ale ważne, aby nie załamywać się, aby grać do końca, aby nie spuścić głowy. Jak mówi specjalista od innej wprawdzie piłki, niezapomniany, nieodżałowany trener Kazimierz Górski, dopóki piłka grze, wszystko jest możliwe. A po tym faulu popełnionym przed czasem na żądanie trenera Żmudy, na linii rzutów wolnych Wojciech Majszak. Wojciech Majszak do tej pory zdobył chyba 9 punktów. Czy powiększy swoje punktowe konto? Jeszcze nie tym razem. Jeszcze raz Wojtek Majszak. 24 punkty w czwartej kwarcie zdobytych przez koszykarzy z Calgary. 13 punkt zdobyty przez zawodników Unitarno. Ostatnie sekundy. Czy będą jeszcze kolejne punkty? Nie będzie. Chyba nie będzie. Ostatecznie ta czwarta kwarta wygrana przez koszykarzy z Gdyni, to już uprzedzę fakty, 24-13, cały mecz 90-64, fatalna pierwsza kwarta, 27-14, zdecydowanie lepsza gra koszykarzy Unii w drugiej, zwycięstwo różnicą 4 punktów, 21-17,
w trzeciej 22 do 16 dla Gdynia, w czwartej 24 do 13. Najskuteczniejszym zawodnikiem w drużynie gospodarzy byli Edwin Zemsza, 17 punktów, 17 punktów Radwan, 5 trójek, 16 punktów zdobył Kubler, w zespole Unitarium 14 punktów Sani Ibrahima Abu, 12 punktów Tore Morisa, 10 punktów grającego z kontuzjowanymi palcami Wojtka Majsaka. Niestety kolejna porażka koszykarzy Unitarnu na koncie drużyny Unii, tylko 2 zwycięstwa, a tu oczywiście zrozumiała radość jej gospodarzy, którzy poprawiają swą lokatę w ligowej tabeli, zajmować będą po tej kolejce 7 miejsce. Ze spuszczonymi głowami wracają do szatni koszykarze Unitarnu, oby tych głów nie spuścić do końca, aby...